Co można zrobić z krzywym i brzydkim sufitem? Podwiesić nowy z karton gipsu, położyć tapetę do malowania, zrobić gładź, może zamontować jakieś panele, ale czy jest jeszcze jakieś tanie rozwiązanie, z którym poradzi sobie kompletny laik? Okej, w tym odcinku budowlańca zerwę tutaj tapetę z sufitu, położę kasetony i na koniec wykończę wokół listwami styropianowymi. Zapraszam! Kaseton to taki kawałek cienkiej płyty styropianowej z jakimś tam wzorem, ogólnie kojarzy się z tandetnym wykończeniem z lat 90. Jednak mają również wiele walorów. Maskują nierówności, mają właściwości izolacyjne i jest to jedno z najtańszych rozwiązań wykończeniowych. Poza tym montaż jest dziecinnie prosty. Pokażę, jak to zrobić w niedużym pokoju. Najpierw odkręciłem lampę sufitową i zerwałem brzydkie papierowe tapety. Sposobów na zrywanie tapet jest kilka, a jak to wyglądało na przykładzie tego sufitu, możesz zobaczyć w innym moim filmie na drugim kanale oraz na moim profilu Facebooka. Link widzisz teraz w karcie oraz w opisie. Ja podłoże w zasadzie mam gotowe, nic tutaj nie muszę robić, sufit jest czysty, gruntowany, nic się nie sypie i nie odpada. W innych przypadkach najlepiej zeskrobać starą farbę, chłonne gipsy czy tynki zagruntować, tak żeby podłoże było mocne, niepylące i czyste. Zaczynam od rozmierzenia sufitu. Po przekątnej daję sznurki i w ten sposób wyznaczam środek. Następnie puszczam sznurek przez ten środek równolegle do ściany. Tak to wygląda w teorii, spójrzmy na instrukcję montażu. Chodzi o to, że nie ma raczej idealnych pokoi we wszystkich kątach 90 stopni i dlatego wskazane jest układać kasetony, tak żeby z każdej strony przy ścianie symetrycznie docinać. Jednak u mnie zaryzykuję, choć też nie jest równo i odległości do środka sufitu różnią się nieco, to powinno mi wyjść prawie równo 5 kasetonów na szerokość, a na długość chcę zacząć całym, a przy oknie skończyć docinkiem. Zobaczmy, jak to wyjdzie w praktyce. Środek kasetonu to będzie środek sufitu, dlatego zaznaczyłem sobie jeszcze dla ułatwienia linię, do której będę przykładał bok kasetonu. Zabieram się za klejenie. Gotowy klej do styropianu rozprowadzam po płycie małym grzebieniem. Można na cały kaseton, ale wystarczy również punktowo, byle dobrze wysmarować rogi, brzegi i środek. Tak przygotowany przykładam i dociskam do sufitu równo z linią, którą narysowałem. Zauważyłem jednak, że ściana trochę ucieka i żeby to zgubić, to przyciąłem z jednej strony po skosie i dosunąłem kaseton. Nie musi być idealnie, później dojdzie wokół listwa, ale na dużych powierzchniach przy braku kąta może wyjść naprawdę szeroka szczelina. Zmywam resztki kleju i od razu przyklejam kolejny kaseton. Warto zwrócić wcześniej uwagę, czy kasetony mają jakiś wzór. Jeśli tak, to należy układać je tak samo. Choć tutaj mimo, że powtarzający się wzór jest, to raczej nie będzie to widoczne. Ustawiam równo obok siebie i wygodniej jest docisnąć kasetony wałkiem do tapet. I jedziemy dalej, kaseton numer 3. Przyklejam równo z linią i wałkuję. Cofam się teraz i przyklejam przy ścianie. Żeby pasowało, będę musiał tutaj również trochę dociąć. Kleję dalej, staram się równo dosuwać jeden kaseton do drugiego, żeby nie było przerw. Ale chciał, nie chciał, nie są to również super idealnie równe elementy i tutaj już widać różnice i wystające narożniki. Poza tym powykrzywiany sufit też ma wpływ, że kasetony się trochę pofalują. Przy ścianie wyszło mi ładnie i póki co bez docinania. Po drugiej stronie muszę dociąć około centymetr. Ostry nożyk bez problemu załatwi sprawę. Odmierzam, wycinam otwór w miejscu światła i przyklejam. Idzie nieźle, coraz bliżej końca, jednak po kilku rzędach na linii kasetonów widać wystające narożniki. Żeby to zgubić i nie pogorszyć sprawy, to przy pomocy poziomicy równo przyciąłem kilka milimetrów. W ten sposób bez problemu dalej układam kasetony. Dlatego warto się postarać, gdyż przy większych powierzchniach może być trochę trudniej.
Jak wspomniałem, kasetony nie są idealnie równe, mogą nie mieć kątów, różnić się wielkością, a nawet grubością. Przy ścianie można dociąć nawet po przyklejeniu, jeśli okaże się, że kaseton jest ciut za duży. I pozostał ostatni rząd. Patrzę wymiary, docinam, nakładam klej i przyklejam. Zrobione. Praca prosta, przyjemna i szybko widać efekty. To jeszcze mam do położenia wokół listwy stropianowe. Zastanawiam się, co z tego wyjdzie, bo sufit i ściany mam naprawdę krzywe. Najpierw docinam dwie listewki pod kątem 45 stopni, tak aby w narożniku pasowały do siebie. Sprawdzam, czy jest ok, i nakładam klej w tubce z dwóch stron listewki, tak żeby przykleiła się do sufitu i ściany. Przykładam i dociskam listewkę. Zacząłem od narożnika i przyklejam od razu drugą listwę, żeby dobrze dopasować je w kącie. Oraz zmywam resztki kleju. Listwy ładnie dopasowały się do krzywizn i wygląda to nieźle. Klej dobrze ściągnął i nie miałem żadnych problemów z przyklejeniem. To kleję dalej. W razie gdyby były problemy z dociśnięciem listwy, to można ją jakoś podeprzeć, ewentualnie przybić gwoździkiem bez łebka. U mnie nawet tam, gdzie było bardzo krzywo, listwa ładnie się ułożyła. No i co tu dużo gadać, żadna filozofia. Listwy są elastyczne, łatwe w obróbce i klejeniu. Trzeba się tylko postarać, żeby to ładnie wyglądało w narożniku. Godzinka minęła, listwy wokół przyklejone. Spójrzmy jeszcze, w kilku miejscach mam widoczne szczeliny czy inne niedociągnięcia. Wszystko to można wypełnić akrylem lub tym samym klejem do styropianu. Na koniec tylko przemalować i niewielkim kosztem oraz niedużym nakładem pracy, praktycznie bez żadnych specjalistycznych narzędzi, mamy nowy sufit. To wszystko, do zobaczenia!